stała. Pokazki numer 9. Uderzę ze swoim przegonu najczęściej. Do you remember? Do you remember? Na tym pewno kobietach będzie tak mi się wydaje, bo matkach też to bym przełomiały. Wtedy przyjeżdżą i prowadzą ulicami na a ujawiono tego złaka. Ludziłem i kolegę robią to, wiem się, a tym żeby nie wróci na szyję. To na tym czasie wtedy prawda. I kiedy sterowi się do gminy, skrobowy się do rąk zbiarka. To stary, ale ją wybaczę za mistą. Ludzie podeszli, żeby ją rozwalony. Witamy, no cóż, w dwóch zdaniach. Jakie są twoje najmocniejsze atuty i najmocniejsze strony? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że jestem osobą pewną siebie i niczego się nie boję i kieruję się mottem życiowym, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Dziękuję. Dziękujemy. Prosimy jury, aby również patrzyło dokładnie na numery, które mają kandydatki, ale na swoje lewej ręce. Można pomagać z oklaskami. Leon Świdnika, 2010, specjalnie dla was. Thank you.
Rapner, to histeryk, drobny czarek, skrętna mula. Nie myślę, to przypomnę numer jeden, Sylwia! Brawa dla Sylwii! Taki w domu, śmieszny przedtem po kolacji. Śmieszny przedtem po kolacji. Śmieszny przedtem po kolacji. Sylwia, to cały chodzi. Dzieci mężczyźni. Te chłopy i No i spytamy się świetnika jeszcze, jak ocenia dzisiejszy wybór? I dlaczego? Chemia. No bo te związki wszystkie. A to stroje kąpielowe i koncerty fashion do nabycia jeszcze przez dzisiejszy wieczór przy Alei Promenadzie Gwiazd. Bernadetta, Renata, Aleksandra, Justyna, Marta, Katarzyna. Jest przygotowana, jeżeli chodzi o pomiar. I let you go for so long, oh yeah. Nasze kandydatki prezentują się w kolekcji projektanta, który jest dzisiaj tutaj z nami, Piotr Ciepał. Pozdrawiamy serdecznie. Szansę zagłosować poprzez okrzyki, oklaski i raz jeszcze, żeby troszkę nam ułatwić, prosimy, aby wybrać już teraz sobie jedną z kandydatek. Ja za chwilkę zaproszę numer 1, 2 i tak dalej, aby krok do przodu mają szansę, aby jeszcze gdzieś tam puścić oczko. 13, Międzyzdroje, zostaje kandydatka z numerem 7, Justyna Grodę! Brawo, brawo dla naszej Miss Justyna Grodek. Wręczamy